czołem. Witajcie w kolejnym odcinku Lore Magic the Gathering. Dziś dokonamy swoistego powrotu na Rawnikę. Ten odcinek skupi się jednak na historii Plainu, więc jeśli ciekawi Was, czym jest Rawnika, to zapraszam na poprzedni odcinek w serii lub na jej całość. 10 tysięcy lat przed wydarzeniami pierwszego bloku Rawniki, Plain szczycił się niewyobrażalną przemocą i brutalnością, a różne frakcje nieustannie toczyły wojnę z jedną lub kilkoma innymi. Zdając sobie sprawę, że ta niekończąca się wojna ostatecznie zniszczy wszystko, odbyła się narada między 10 liderami, podczas której przywódca, Azor I, zasugerował ustanowienie żywego zaklęcia, które położy kres przemocy i zapewni przetrwanie frakcji. Podczas gdy niektórzy bali się tej inicjatywy, pozostali przywódcy ostatecznie zgodzili się, że takowy pakt jest najlepszą szansą na przetrwanie. Każda z 10 frakcji podpisała pakt gildii i z czasem frakcje te stały się 10 gildiami Rawniki. Moc paktu gildii była subtelna. Uniemożliwiło to jakiejkolwiek gildii wejście w interesy innej lub zakłócenie stabilnej równowagi sił wśród 10. Poprzez wypaczenie okoliczności i zbiegów okoliczności, aby unieważnić destrukcyjne działania gildii. Chociaż przypisuje się paktowi gildii względny spokój i dobrobyt na plainie, sporadyczne starcia między gildiami nadal miały miejsce. Pomimo wszelkich konfliktów między nimi, co roku obchodzono rocznicę podpisania paktu gildii podczas całodniowego festiwalu, podczas którego wszyscy ludzie składali broń i weselili się. Uroczystość ta została nazwana Świętem Paktu Gildii. Na 10-tysiąclecie podpisania paktu wszystko poszło się, kolokwialnie mówiąc, paść. Parę lat przed okrągłą rocznicą oficer Borosu imieniem Argus Kos odkrył spisek mający na celu rozbicie paktu gildii. Mistrz gildii Dimiru, wampir Żadek, i tutaj szczerze się przyznam, że nie wiem jak to prawidłowo przeczytać, więc dla ułatwienia sobie i wam prawdopodobnie życia będę czytał Żadek. Chciał wprowadzić w stan chaosu cały Plain, by przejąć nad nim kontrolę. Polegało to na paradoksie zawartym w prawie wiążącym paktu. Żadna z gildii nie mogła przeszkodzić innej w wykonywaniu jej obowiązków, a jak odkrył Żadek, zadaniem gildii Dimir było testowanie, jak silna jest moc paktu gildii. Gdy Argus Kos powstrzymał Żadeka, pakt został zerwany. Na Rawnice zaczęło się robić nieprzyjemnie, jednak chaos został opanowany przez Argusa oraz Tejse Karlow, baronową syndykatu Orzowa. Może zabrzmieć to dziwnie, że pomoc nadeszła od strony właśnie Orzowa, jednak jak się ukazuje, wojna na masową skalę odcina dopływ gotówki od osób, w których rękach miała się pojawić, co definitywnie nie leży w interesach syndykatu. W międzyczasie gildia Golgari miała swoje małe rewolucje, kiedy to okazało się, że ich przywódczynie, siostry Kamiennej Śmierci, nie zabiły poprzedniego mistrza gildii Paruna Svokthira. Jako że było to w zwyczaju Golgari, siostry bezprawnie rościły sobie prawa do tronu. Elfka Savra, która była odpowiedzialna za odkrycie tego sekretu, uwolniła Svokthira, elfiego licza, i aktualnego mistrza gildii, który doprowadził do śmierci 3 sióstr. Po walce Savra jednak zdradziła swojego Paruna i zaatakowała go, pokonując go na tyle, na ile pozwalał to jego nieśmiertelny status licza. Doprowadziło to do podniesienia jej rangi na mistrza gildii. Dzięki tej pozycji mogła we współpracy z Żadekiem doprowadzić do, poniekąd, śmierci Matce Leźni. Poprzez zagrania polityczne Savrze udało się dotrzeć do założycieli Seleźni, a tam wampir Żadek próbował posilić się siłami witalnymi Driad. Przeszkodził mu w tym Argus Kos, no i mówiłem wcześniej, co się działo dalej. W międzyczasie tego wszystkiego Svokthir, czyli Parun Golgari, rozpoczął współpracę z mistrzem Simika, Momirem Wigiem, który, tak się składa, pracował nad bronią biologiczną. Simikowi udało się już wypuścić kilka tak zwanych nefilimów, które były w sumie takimi całkiem nieciekawymi bebokami. Posiało trochę zamętu i zniszczenia, ale to tyle. Srogo naparza się z nimi Parun Izeta, smok Nif-Mizet. W jednej z walk oberwał na tyle mocno, że każda normalna istota przyznałaby, że czas się wycofać. Jednak Nif-Mizet nie miał psychy wypowiedzieć tych słów i stwierdził, że znudził się walką, i dlatego od niej odchodzi. Wracając do Svokthira i Momira.
Chłopaki, wiedząc, że Nephilim nie zadziałały, zaczęli pracować nad największym dotychczas projektem Simika, zwanym projektem Crash. Ten bebok miał pełną kontrolę nad swoją ewolucją, co jak możecie się domyślać jest całkiem potężne. W tym też czasie Parun Gildi Rakdos, czyli Rakdos, przebudził się ze swojej drzemki, wyczuwając załamanie paktu. Czyniąc szeroko pojęty rozgardiasz na powierzchni, napotkał on w końcu projekt Simika, czyli projekt Crash, i nastała pomiędzy nimi epicka walka, która zakończyła się porażką. I zapewne zastanawiacie się, czyją porażką, a odpowiem, że przyznać trzeba, że ich obojga. Gdyż Rakdos zapadł ponownie swoją drzemkę w podziemnych głębinach wypełnionych lawą, a projekt Crash wybuchł w sali Simiku, niszcząc ją w konsekwencji swojej śmierci. W wybuchu zginęli również Svoktir, Savra i prawie Momir Vik, ale ten ostatni został zabity przez Argusa Kosa z Borosu. Gierki polityczne zaczynają robić się skomplikowane, gdyż plany przejęcia władzy na Rawnicę przez mistrza Dimiru podzielał, czy może raczej nie próbował ich powstrzymać, mistrz gildii Azoriusa, niejaki Augustyn IV. Argus Kos dowiedział się, że Żadek ukrył się w świecie duchów, który był wymiarem równoległym do Rawniki i był na nią co więcej nałożony. Tam Żadek zbierał siły witalne, jak i zbrojne, by przygotować się na nieuchronny atak skierowany w jego stronę, który nadszedł ze strony Razii, Paruna Gildii Boros wraz z jej Legionem Aniołów. Razia poległa wraz z wieloma jej aniołami oraz dzielnym wojownikiem Argusem Kosem, który jednak po swojej śmierci wrócił do świata duchów i uwięził tam Żadeka. Jednak po potyczce latający statek, który przybyły się Borosu, Parhelion, zaprzestał pełnić swoją główną funkcję lotu i spadł wprost na halę gildii Azoriusa, niszcząc ją. Augustyn IV, uciekając z siedziby gildii, został złapany przez członków Borosu i w akcie paniki próbował uwolnić wszystkie duchy w nadziei, że duch Żadeka, który po uwięzieniu nie mógł powrócić w swoje ciało na Rawnicę, pomoże mu w walce z napastnikami. Duch Żadeka, wampirem będąc, dziabnął Augustyna, tym samym kończąc jego żywot. Argus poświęcił swoje nieżycie na strzeżeniu ducha Żadeka i tym samym stał się strażnikiem wymiaru duchów. Po tych wydarzeniach kontrolę nad Borosem przejęła Feder, kolejna anielica, a nowy pakt gildii został ustanowiony niemagicznie przez Taysen Karloff i pozwalał na bezkonsekwencyjne łamanie zasad w przyszłości i nie powodując przy tym takiego chaosu i zniszczenia na Rawnicy. Parędziesiąt lat po złamaniu paktu okazało się jednak, że jego magiczna część była najważniejszą częścią, a bez niej lud Rawniki powoli odchodził od instytucji gildii. Pojawiła się tutaj również nowa rasa Mirfolków, których dotychczas na Rawnicy nie było. I oni połączyli swoją siłę z kombinatem Simiku, co zmieniło zarówno strukturę gildii, jak i jej cel. Teraz skupili się głównie na splataniu genów i tworzeniu hybryd, żywych, a czasem nawet świadomych istot. Nad Borosem w tym momencie przejęła kontrolę Aurelia, zaś Feder, jej poprzedniczka, została wtrącona do lochu za jej niekompetencje i w najprostszych słowach nieogarnięcie. Pod kontrolą Aurelii Boros stał się wrakcą, jaką znamy dziś, militarną i nielubianą siłą Rawniki. Azorius w tym czasie miał w swoich szeregach wielu nie do końca kompetentnych ludzi. Stąd też więzienia Senatu były przepełnione głównie członkami gildii Golgarii. Była wśród nich Veraska. Podczas zamieszek Gorgona użyta została przez swoich współgildiowców, by spetryfikować lub zabić strażników stojących na jej drodze do wolności. Koniec końców jednak uwięzienie Golgarii brutalnie pobili Veraskę, co przebudziło jej iskrę i doprowadziło do pierwszego pęzłoku. Veraska, wściekła na to, jak została potraktowana oraz oszołomiona tym, co właśnie zaszło, wylądowała w niesamowicie ciemnej jaskini, będąc praktycznie pewna, że umarła. W tym też czasie na Rawnicę powstała tajemnicza frakcja, która miała za zadanie przygotowywać plejn dla Nicola Bolasa, a raczej przygotować go na jego przybycie. Dowodzenie nad nią przejął Tezzeret. Tezzeret po pewnym czasie odkrył, że na Rawnicę pojawił się mag umysłu o dużym potencjale. Był to nie kto inny jak Jace Beleren. Współpracowali przez całkiem długi czas, a ich współpraca była zaiste owocna, jednak Tezzeret, jak się okazuje, był okropnym człowiekiem. Znaczy,
jak się okazuje. To jest wiadome od zawsze. Za namową playzokerki z Dominarii Liliane Wes, Jace zakończył z nim współpracę. W tym też czasie Jace zajął się zdobywaniem informacji na każdy możliwy temat, co jest nieco ironiczne patrząc na to, jak wiele razy chłopak traci pamięć. Podczas jednej ze swoich pogoni za tajemnicami dowiedział się, że Paron Nif Mizet podążał tą samą ścieżką. Wraz z magiem Izetu, Ralem Zarekiem, próbowali zrozumieć, o co chodziło z ukrytym labiryntem. Wraz z pomocą Emary Tandry z Gildii Celestii udało im się odkryć, że nowy mistrz Gildii Dimir, Lazav, manipulował wszystkimi gildiami w taki sposób, by ze sobą rywalizowały. Nif Mizet dotarł do konkluzji, iż wszystkie gildie muszą brać udział w odkryciu tej tajemnicy. Ogłosił więc wyścig, w którym mogli brać udział członkowie wszystkich gildii. Jednak umknęło mu, dlaczego przejście przez labirynt jest tak ważne. Wpadł na to Jace. I w skrócie chodziło o to, że jeśli gildie nie będą ze sobą współpracować, to magia Azora I, Paruna Azoriusa, zniszczy je wszystkie, co więcej, wysadzając spory kawałek miasta razem z nimi. Jace, ponownie wykazując się byciem kozakiem, złączył ze sobą umysły czempionów każdej z gildii, dzięki czemu uratował Rawnikę, a tym samym został ogłoszony żywym paktem gildii. Wielu, mając świadomość tego, że cała moc paktu leży w rękach jednego człowieka, dotarło do konkluzji, że jeśli będą nim manipulować, to mogą zyskać ogromne wpływy w mieście. Tejsa Karlow oraz Wraska próbowały namówić Jace'a do pomocy w pozbyciu się dotychczasowych dowódców Rady Obzedatu w Orzowie oraz Jarada z Golgari. Jace nie ma jednak zamiaru mieszać się w sprawy pojedynczych gildii. Ral Zarek, Max Izet oraz kolejny Planeswalker powiadomił Jace'a o projekcie, na którym pracował Nif Mizet. Miał on za zadanie wykrywać Planeswalkerów, kiedy ci przybywali na Rawnikę. Wiedza ta nie była na rękę Jace'a ani Raala, tak więc razem przekonali smoczego Paruna, że ów urządzenie nie zadziałało. Jednak współpraca dwóch Planeswalkerów i co więcej status Jace'a jako żywego paktu przykuł uwagę Gideona Jury, który zaprosił go na srogie klepanie się z koszmarnymi bestiami na Zendikarze. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło, a jeśli nie, to zapraszamy na nasz filmik o Zendikarze. Pod nieobecność Jace'a Bolas zaczął wprowadzać swoje plany w ruch. Wrasce zaproponował współpracę w zamian za to, że znajdzie dla niego artefakt na Plainie Ixalanu. Ponownie, jeśli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszamy na filmik o Ixalanie. Bolas zaoferował Gorgonie dowództwo nad Golgari oraz armię umarłych elfów po jej stronie. Czyli tutaj chodzi o frakcję elfów zwaną Erstwhile. Ona oczywiście propozycję przyjęła i po powrocie z Ixalanu została królową Golgari. Dla przypomnienia dodam tylko jeszcze, że Wraska na Ixalanie zakochała się w Jace'ie, jednak przed samym powrotem poprosiła go, aby wymazał jej pamięć, co biedny chłopak zrobił. W przygotowaniach na przybyciu Bolasa Wraska miała się ukazać tajną kartą Rawniki. W międzyczasie status Planeswalkera otrzymał Domri Raid z Gildii Gruul podczas rytuału dołączenia do gildii. Po tych wydarzeniach Ral Zarek miał się spotkać z Planeswalkerem Tezzeretem, gdyż ten miał go zatrudnić na rzecz Bolasa. Ral jednak nie miał najmniejszego zamiaru sprzymierzać się z innym smokiem niż Nif Mizet i czym prędzej powrócił do swojego Parona, który został zaatakowany przez agenta Dimiru pod kontrolą Bolasa. Nif powiedział Ralowi, że jeśli Rawnika ma przetrwać, to muszą pozyskać więcej siły, w czym przeszkadza mu Pakt Gildii, innymi słowy Jace, którego nikt nie widział od wielu miesięcy. Paron powiedział też, że jeśli uda mu się zebrać wszystkich przywódców gildii, to mogą zmienić Pakt Gildii bez obecności Jace'a. Wymagałoby to jednak dogadania się z innymi gildiami, czym miał zająć się Ral. Tak więc pan Zarek wybrał się do Senatu, gdzie czekał już na niego Dovin Ban, który potwierdził Isperi, mistrzyni Azoriusa, oraz Aureli, mistrzyni Borosa, że Planeswalkerzy oraz Multiversum jest prawdziwe. No, dziewczyny w to nie wierzyły niestety. Obie dowódczynie stwierdzają, że to czas, by zwołać Wiec Gildii. W kontraktach z Gildią Orzow pojawiła się Planeswalkerka Kaja, która została wynajęta przez Bolasa do uwolnienia Tejsy z więzienia. Tutaj chodzi o Tejsę Karlow. Tejsa jednak nie do końca chciała być uwolniona, a bardziej chciała się pozbyć Obzedatu. Jako że Kaja specjalizuje się w zabijaniu duchów, to oczywiście zgodziła się na to zlecenie.
Tejsa jednak chciałaby wyglądało to, jak gdyby nie ona zleciła wieczną śmierć dla Obzedatu. W międzyczasie Ral umawia się na spotkanie z agentem Dimira, który ma mu pomóc sklepać Lazawa, mistrza Dimiru. Okazuje się, że na miejscu spotkania jest nie kto inny jak sam Lazav, który zapewnia Rala, że nie współpracuje z Bolasem, co więcej, pracuje z całych sił, by Rawnika nie upadła. A, no i mówi, że przyjdzie na wiec gildii. W Seleźni źle się dzieje. Trostani, czyli aktualna mistrzyni gildii, przestała się do kogokolwiek odzywać. To też Emara Tandrist, zakłopotana poniekąd, stwierdziła, że weźmie sprawę w swoje ręce i przybędzie nawet z gildii za namową Raala Zareka. Następnie Raal udał się do pałacu Gorgony, która po swojej krótkiej nieobecności powróciła na Rawnikę i przejęła kontrolę nad Rojem. Jednak jej umysł był zaćmiony, tak więc z pomocą jednego ze swoich telepatów odblokowała wspomnienia z Ixelanu i plan, który uknuli wraz z Jace'em, by pokonać Bolasa. Tak więc Raal, kompletnie nieufający Wrasce, kazał jej uporać się ze sprawą Orzowa, co Wraska, entuzjastka mordu wszelakiej maści, oczywiście robi. Jako że Obzedat nie chciał w ogóle pojawić się na wiecu, a mała osoba imieniem Tejsa była całą sobą za inicjatywą współpracy, wszyscy stwierdzili, że duchy muszą umrzeć. Podczas ataku Wraski, który odwrócił uwagę wszystkich, Kaja kropnęła cały konsulat duchów. Jednak teraz poprzez sztuczki magiczne i kruczki prawne, to Kaja stała się mistrzem Orzowa, co jak możecie się domyślić, nie do końca leżało w jej interesach, szczególnie, że ta pozycja nie pozwalała jej na opuszczenie Plainu. Tak czy siak, Kaja wraz z Tejsą przekazały, iż pojawią się na wiecu. Przed samym wiecem, u Wraski pojawił się zombie pod kontrolą Bolasa, który przekazał jej, że jest świadomy jej planów zdrady. Przekazał jej też, że cała potęga pochodzi od niego, więc jest jej w stanie ją odebrać. Wraska troszeczkę się zesrała, bo jej cały misterny plan polegał na osobie Jace'a Bellerena, którego na Rawnicę ni widu, ni słychu. Udała się w takim razie na wiec, nie wiedząc co czynić. Na wiecu Nif-Mizzet próbował przekonać wszystkich, że żeby sklepać Bolasa musi być o wiele silniejszy. Reszcie się to oczywiście nie spodobało, gdyż byli świadomi, że Nif-Mizzet może użyć tej mocy przeciw nim. Mizzet próbował ich uspokoić, że w pakcie gildii jest napisane, że tak nie wolno, więc on tak nie zrobi. Isperia powiedziała, że pakt jest bardzo długi i że żeby go całego przeczytać, potrzeba by było całego dnia, tak więc zamknęli spotkanie i przełożyli na dzień następny. Jednak Isperia nie dotarła na następny dzień na wiec, gdyż została spetryfikowana przez Wraskę. To wprowadza gildię większy rozgardiasz i nikt nie chciał już bardziej współpracować. Ral i Nif-Mizzet byli troszeczkę wkurzeni, ale szukali innego rozwiązania, by uporać się z nadchodzącym Pieronem z Piekłarodem. Myśleli nad włączeniem międzyplanowego sygnału, który być może zwoła pomoc całego uniwersum. Może też zwołać kolejnych złoli, jednak Nif-Mizzet twierdził, że ryzyko jest tego warte. Nif opracował też nowy plan na zwiększenie swojej mocy, który polegał na przekierowaniu siły paktu gildii na niego. Okazuje się, że pakt jest fizycznie pod miastem i nie chodzi tutaj o Jace'a, a bardziej o same linie mocy. Poleca on Raalowi wykonać kilka rezonatorów, maszyn, które mogą przekierować energię. Zagwozdką jest jedynie to, by rezonatory ustawić na terenach każdej z gildii. Raal postanowił zebrać sojuszników na wyprawę do Gróla i do Golgari, na co przyszli mu z pomocą Dovin Ban, nowy mistrz Azoriusa, Aurelia, mistrzyni Borosa oraz Kaja, nowa mistrzyni Orzowa. Gdy rezonatory zostały ustawione po odbytych walkach, mistrzowie wrócili do swoich gildii. Kaja otrzymała wizytację od jednego z agentów Bolasa, który zaproponował jej uwolnienie z okowów mistrza gildii, które trzymały ją na Rawnicę. Dotarło do niej, że planem Bolasa od początku było uziemienie jej na Rawnicę, stąd też zaniechała do bicia targu za smoczym Planeswalkerem. Raal otrzymał tajemniczą wiadomość od nieznanej mu osoby, którą po jej spotkaniu okazuje się być Lavinia, która teraz jest uciekinierem Azoriusa. Przekazuje mu, że poszukuje agentów Bolasa i dowiedziała się, że inwazja nadejdzie tej nocy. Raal czym prędzej pobiegł zawiadomić swojego mistrza i czym prędzej zrealizować jego plan.
odpalili sieć rezonatorów, jednak okazało się, że jeden z nich padł martwy. Była to sprawka do Vina Bana, który, okazało się, był kolejnym z agentów Bolasa. Przez krótki moment Ral kontemplował, by wklepać Dowinowi, lecz na horyzoncie pojawiło się światło. Był to portal otwarty przez Tezereta dla armii Bolasa. Ral i Nif-Mizzet obsrali portki, w miarę swoich możliwości oczywiście, i czym prędzej pobiegli każdy w swoją stronę, by ratować Rawnikę. Ral odpalił międzyplane'owy sygnał, a Nif rzucił się w wir walki z Bolasem. I nagle zewsząd zaczęli pojawiać się planeswalkerzy. Dokładnie tak jak Bolas zaplanował, implantując myśl o sygnale w głowie Nif-Mizzeta. W głowie, którą nomen omen teraz trzymał w swoich rękach, martwą. Tak oto rozpoczęła się wojna o Iskrę. Czy też War of the Spark. Ogólnie to warto powiedzieć, że sygnał, który otrzymywał każdy planeswalker, nie był nie do odparcia. Był natomiast bardzo kuszący, by pojawić się na Rawnicy. Każdy z planeswalkerów pojawiający się w Wielkim Mieście, widząc ogromny chaos, próbował uciec. Jednak nie byli w stanie z powodu uruchomionego, nieśmiertelnego słońca, które aktywował Dovin Ban. Jednak niektórzy pojawili się na Rawnicy umyślnie. Gideon, uzbrojony w kozacki miecz zwany Czarnym Ostrzem, którym miał za zadanie zabić Bolasa, w skrócie, wraz z resztą Gatewatcha. W składzie oczywiście prawie pełnym, poza Nissą, która bardzo chciała na Zendikar, oraz Lilianą, którą ostatnio, jak ją widzieli, zabiła ostatniego z demonów, z którymi miała kontakty, co oddało ją wprost pod kontrolę Bolasa. Domniemania były takie, że Liliana pojawiła się na Amonkhet, by dowodzić armią wiecznych, zombie trenowanych do bycia nieumarłą armią. Na Rawnicy pojawiła się jako jej generał i rozpoczęła batalię wiecznych z ludnością Rawniki. Gatewatch w tym momencie troszeczkę narobił w portki, gdyż no powiedzmy sobie wprost, walczyli już z ludźmi z Amonkhet, a jest ich tutaj cała armia. Stwierdzili, że zbiorą własną armię z Legionów Borosu oraz populacji Selezni. Gdy dotarli do konklawy, ujrzeli, że jest tam Nissa, która próbowała przebudzić Witugazji, co warto dodać, udało się. Na Ixalanie zaś Vraska bawiła się świetnie ze swoją załogą, myśląc ciągle o tym, że jeśli wróci na Rawnikę, to nawet jeśli pokonają Bolasa, ludność Plainu zabije ją za to, że mu pomagała. Podobne myśli przechodziły przez głowę Liliany, która mogła w każdej chwili spowodować, że nieumarli rzuciliby się na smoka, jednak kontrakt wyryty na jej skórze zabiłby ją praktycznie od razu. Tymczasem Kaja, za sojusznika tymczasowo mając Domriego Rejda z Gildigrul, walcząc z wiecznymi, by przedrzeć się do i pozyskać sojuszników z Orzowa. Do Domriego jednak dociera, że lubi niszczyć, a Bolas niszczy całą Rawnikę. Tak więc Domry dołącza do Bolasa, po czym dosłownie minutę później umiera, gdy jeden z wiecznych wyrywa z jego duszy iskrę planeswalkera. I tutaj pojawia się wątek tego, że Bolas chce pozyskać iskry wszystkich planeswalkerów na Rawnicy, tylko po to, by odzyskać swoją dawną moc. Wtem pojawiają się siły Borosu i Seleźni z Witugazji na czele. I przez chwilę wyglądało, jakby wygrywali, lecz nagle na scenę weszli wieczni bogowie. Bontu, Oketra, Kefnet oraz Ronas. Czym prędzej uporali się z ogromnym elementarem i zmusili planeswalkerów do ponownego odwrotu. Planeswalkerzy spotkali się na naradzie, gdzie dotarło do nich, że muszą tak naprawdę zająć się tylko kilkoma rzeczami. Zamknąć portal, który sprowadza nowych wiecznych z Amonkhet. Wyłączyć nieśmiertelne słońce. Wyłączyć sygnał międzyplane'owy. Zabić Lilianę Vess. Ral wspomniał jeszcze o planie Nif-Mizzeta, który wymagał znalezienia reprezentantów każdej z gildii, by ponownie współpracowali i być może wskrzesili Nif-Mizzeta. Do zniszczenia portalu zgłaszają się Obnixilis, Karn, Samut oraz Duck Faden. Czym prędzej przechodząc na Amonkhet, pokonują Tezereta i zamykają portal. Po wykonanym zadaniu Obnixilis ucieka, a Duck Faden, który powiedzmy sobie szczerze miał ten sam plan, stwierdza, że nie chce być bezmyślnym dupkiem jak Obnixilis i wraca z całą resztą na Rawnikę. Kai udaje się zebrać kogoś z każdej gildii, a Ralowi udaje się wyłączyć sygnał. Chandra, Sahili oraz Lavinia zajmują się Dovinem oraz Nieśmiertelnym Słońcem.
Dovin był oczywiście gotowy na atak ze strony Chandry, jednak nie był gotowy na to, że Lazav przybrał jej postać. Czego błękitny chłopak kompletnie się nie spodziewał. Chandra zakradła się z kompletnie innej strony i wyłączyła nieśmiertelne słońce. Dovin, widząc swoją porażkę, uciekł z Rawniki. Tymczasem Gideon odwracał uwagę nieśmiertelnych, by Jace i jego drużyna mogli zabić Lilianę. Udało mu się nawet pokonać najsilniejszego z bogów Amonkhet, Ronasa, przy pomocy Czarnego Ostrza. Jace wraz z Teferim, Vivian oraz Jaią prawie dokonali zabójstwa Liliany, jednak Bolas zauważył atak na swojego głównego generała i pomógł jej w walce, atakując siły Gatewatchu. Kaya wraz z reprezentantami każdej z gildii, wśród których pojawiła się Wraska, dokonują rytuału wskrzeszenia Nif-Mizzeta jako nowego żywego Guild Paktu. W tym pojawił się Kefnet, którego Nif-Mizzet z trudnością, ale nadal pokonuje. Jednak jest zbyt słaby, by dalej walczyć. Sahili wraz z Chandrą i Nisą aktywują na nowo nieśmiertelne słońce, by Bolas nie uciekł z Rawniki, kiedy dotrze do niego, że przegrywa. Gideon wsiadł na swojego Pegaza, którego otrzymał od Aurelii. Przyszedł czas na ostateczny atak. Gideon poleciał w stronę Bolasa, który nakazał Lilianie, by jedno z bogów zestrzeliło go na dobre. Gdy jednak Wieczna Oketra wypuszcza strzałę, trafia ona w Pegaza, a Gideon spadłby na ziemię, gdyby nie Rakdos, absolutny kozak, który łapie go i podwozi go do Cytadeli. Gideon zamachuje się i ostrze, które miało zabić pradawnego smoka, pęka na kawałki. Okazuje się, że Bolas rozpowszechnił plotkę, że ostrze może go pokonać. Liliana, widząc, że plan Gatewatcha poległ na panewce, stwierdziła, że nawet jeśli Bolas pozwoliłby jej żyć, nie byłoby to tego warte. Dotarło do niej, że Gideon walczy za to, co jest słuszne. Jeśli ona, Liliana Ves, ma za coś zginąć, to niech będzie to sprawa, za którą walczył Gideon. Nagle wszyscy wiecznie odwracają się w stronę Bolasa, boga Faraona, i zaczynają go atakować. Liliana w tym momencie zaczęła płonąć. Jej ciało rozpadało się na kawałki. A raczej rozpadałoby się, gdyby nie Gideon, który poświęcił swoją niezniszczalność za życie Liliany. Swoimi ostatnimi słowami powiedział Lilianie, żeby ta ofiara była tego warta, po czym upadł martwy na ziemię. Liliana z nową siłą nasłała Bontu i Oketrę na Borasa, a one wyrwały z niego iskry, po czym Bolasu zniknął na oczach wszystkich z Rawniki. I to nie był Planeswalk, po prostu przestał istnieć. Tym wydarzeniem wojna o iskrę dobiegła końca. Kaya złożyła przysięgę do Gatewatchu, a Nif-Mizzet publicznie przebaczył wraz za rolę, którą grała w machinacjach Bolasa. Dostała ona za zadanie wytropić Dovina Bana. Raal otrzymał zadanie wytropienia Tezzereta, a Kaya jako ostatnia poszła w pogoń za Lilianą. Nikt tego nie wiedział, ale Jace wraz z Uginem uformowali plan, w którym Ugin zabrał Bolasa do wymiaru medytacji, by tam pilnować go na wieczność. To, co widzieli mieszkańcy Rawniki, było jedynie iluzją stworzoną przez Jace'a. Po raz kolejny Jace sprankował dużą część populacji kolejnego plane'u. Tutaj zakończymy historię miejsca zwanego Rawniką. Napiszcie, który plane chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku, a tymczasem wpadajcie też na nasze inne odcinki lore'owe oraz na coniedzielne sesje na naszego Instagrama oraz naszego Discorda, gdzie gra się wiele oraz często. Słyszymy się w kolejnym odcinku z Lore Magic the Gathering, a do tego czasu bywajcie!